Chciałem serdecznie przywitać wszystkich, którzy dzisiaj otaczają ołtarz Chrystusa w naszej świątyni. W szczególności witam kombatantów, witam rodziny zmarłych, za których się modlimy w czasie mszy świętej. Witam prezesa oddziału Lubelskiego Związku Opiekunów Rzeczypospolitej Polskiej, wnuka zamordowanego w Krakowie, mistrza Władysława Szczyty, pana Lecha Marczaka. Witam serdecznie. Witam historyka i radnego powiatu polskiego, pana Zbigniewa Kiełka. Witam także wszystkich zgromadzonych, którzy przybyli na tę naszą uroczystość, szczególnie grono pedagogiczne naszej szkoły, a także wszystkich uczniów. Kochani, u początku historii państwa polskiego spotykamy świętego, który zginął z powodu konfliktu z królem. Jest to patron dnia dzisiejszego, święty Stanisław ze Szczepana. Urodził się on około 1030 roku. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1070 roku został biskupem krakowskim. Był gorliwym pasterzem, troszczył się o swoich wiernych, a szczególnie o tych najbardziej potrzebujących, o ubogich. Zginął w wieku 49 lat śmiercią męczeńską na rozkaz króla Bolesława Śniadego, któremu wypominał różne nadużycia władzy. Święty Stanisław, biskup i męczennik, obok Maryi Królowej Polski, świętego Wojciecha, jest głównym patronem naszej ojczyzny. Tę chrześcijanę, którą święta naszej szkoły, sprawuje intencji zmarłych. Obejmując swoją modlitwą żołnierzy pomordowanych, wszystkich żołnierzy, którzy zginęli na różnych frontach, II wojny światowej, szczególnie, także żołnierzy wyklętych, tę chrześcijanę sprawuje intencji świętej pamięci majora piechoty Tadeusza Przączaka, świętej pamięci majora admirała Włodzimierza Łokosza z batalskiego batalionu Zaborów Kaniowskich z Kumanów. Do tych intencji, kochani, każdy z nas, niechaj dołączy to wszystko, co dzisiaj przynosi w swoim sercu Chrystusowi. A na początku, abyśmy mogli godnie słuchać Słowa Boże, następnie przyjąć ciało Pańskie, przeproszę za nasze. Oto